Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Ellengrada. Jest odcinek, jest dzisiaj kolejny odcinek, jest oczywiście sobota, godzina 20:21, gdzieś w prawym górnym rogu, 18 lutego. No i jedziemy się sprzedać sobie te... jedziemy sobie sprzedać ten olej. Jak sprzedamy olej, to będziemy sobie wapnować. Ale ja chyba nie mam miejsca na dysku, że mam tyle FPS-ów. Ale zaraz powinno się to naprawić. Tylko żeby się to nie spierdzieliło z tej... z tego sprzętu. Ja mam 10 palet tutaj chyba. Jeśli 10 palet, to powinienem 40 tysięcy zarobić. Bo olej... nie, więcej. 60 tysięcy. Ile to jest? 2... 4, 6... 13 palet chyba. Czy jakaś około 100 tysięcy powinien zarobić. No i w drugiej części odcinka będziemy oczywiście sobie wapnować. Dzisiaj Ellengrad. Dosyć późno nagrywany jak na mnie, bo zawsze miałem odcinek nagrany przynajmniej tydzień do przodu. A teraz tak wyszło, że... no można powiedzieć, że jeden dzień do przodu, tak? No bo to już jest sobota wieczór, więc zanim ja to wrzucę, a ja to wrzucę w niedzielę, czyli jutro, ja to sobie w niedzielę zacznę wrzucać. Chociaż może dzisiaj to jeszcze wrzucę, zobaczę. Nie wiem, jak mi się będzie chciało. Jak mi się będzie chciała, to jeszcze dzisiaj to wrzucę. Zbyszek nie jedzie, nie. Dobra. Ale jestem w szoku, że w ogóle te palety... że te palety się trzymają. Nie, nawet nie uciekła żadna. Tak jak położyłem, tak sobie leżą. No i krowy też sobie tam produkują. I eleganta jest. Tutaj najedziemy na supermarket, tutaj, bo tylko tutaj się da sprzedać oleju. Wiedziałem, że ty w lewo też pojedziesz, więc... jedź tym dłoń. A, kurde, wykręciłem, ale znak skosiłem, bo za późno skręciłem. Jakbym tak parę milimetrów szybciej skręcił, to bym nie przyzwonił w ten znak. No ale no dobra. No nie, na serio, jeszcze się od tego odbiłem. Gówna. Tysiące, jeszcze nie wszystko. 91. 94 tysiące. O, zarobisty zarobek. 94 tysiące, a minęło ile? Nie wiem, co mi ile minęło. Od ostatniego odcinka, nie wiem, kiedy był ostatni odcinek. W sensie, co to za dzień był. Kurde, nie wiem, czy to wrzesień przypadkiem nie był już. Ale mam tylko takie małe pole tego. To ciekawe. Ale co nośnika nie mam. Tutaj jest zaorane, to była kukurydza. Tutaj trzeba wapnować. A czwórka nie wymaga wapna, nie? Czwóreczka. Wymaga wapna, nie, tylko ten kawałek. Dobra. To ja się idę jeszcze przespać. Jeszcze mam promocję pokazać, tak nic nie kupię. Wiadomo, że tu nic nie kupię z promocji, no bo nie możesz tego, tak? No dobra, da się. Dziewiąte, żeby te dziwne... muszę zaraz sobie oznaczyć tą linię, żeby nie było widać. Dobra. Odsetek. No dobra, a co, ja, co tam na promocji? Pusto, panie, pusto. Ciemno jest w sumie. Muszę sobie przewinę, żeby tutaj chodzić, to słońce doszło. Do tej 11. Co tu się dzieje? Coś piekło. O, fajna przyczepa, ale no, nie potrzebuję takiej. Dobra, już ten cień taki perfidny minął. To tu też trochę zostało od tych... w sumie nie wiem czego. Ale dobra, niech on sobie jest, to sobie będzie znikał tam. On tam sobie powoli zniknie. Więc nie ma to tamto. Wapnujemy i kogień.
To nie wiem jak to wapnować. O kurde, źle zostawiłem, ale dobra, jak jest. Żyć też musi żyć. Tak, chyba będę wapnął jak zawsze. Coś takiego. Dobra, i teraz już żyda nie powinno być robione. No i wapniemy, no. Ja muszę się zastanowić, co ja to w ogóle będę siał. Co by tu zasiać w sumie? Tu mam trawę, tu mam rzepak na tym ładnym polu. Czy słonecznik? Nie no, słonecznik nie. Muszę zobaczyć, czy na tej mapie jest opcja robienia mąki. Bo samą mąkę bym sobie sprzedawał. Bo cena mąki pokażta mi. Nie jest chwilę. Tylko tutaj. I mąka. Tu jest ciasto. Mąka. Już za wysoko. Mąka jest dziś nisko. Wapno, kamienie, truskawki, sok, olej. Kamienice, żółty. Tu jest mąka. 2000 za mąkę. W styczniu. Dobra. Dobra, trzeba zrobić jeszcze taki myk. Kamera popset. Dobra, a da się jeszcze... A ja mam tą drugą opcję? No. Mgiełkę trzeba sobie włączyć. Jeśli się włączy w ogóle. Nie wiem, czy się włączyła tam mgła, czy nie? O, jest, włączyła się jakoś. Tam w tle, no. Tak miało być. Myślę, że to trochę lepiej wygląda. Dobra, i elegantne, no. Grzejemy sobie. Z tym wapnem i jak skończymy, to nie wiem w sumie co. Wait, co? Pisał. Teraz jestem na Alengradzie. A, dobra. Bo ja to powiedziałem na tym, do odcinka, a nie tylko nie napisałem tego. Zaraz to napiszę. Dobra, elegante. Teraz jestem na Gradzie. Dobra, ile mam... O! Kamień! Dobra, tak sobie muszę zostawić tutaj, bo ja pierwszy sobie tą gorszą stronę wyrobię tu. A później zostawię sobie tą lepszą stronę. Dobra. Dawaj. Wiem, że ciężko masz dojść czwarek, ale... Ale no musisz. O, to zajebiście się wygląda, nie na tym co powiem. Jeszcze sobie przybliżymy, o. Teraz to elegante wygląda. Pięknie to wygląda. Podoba mi się. A tu już jest poprzecznik jeden zrobiony. Ale żeby ten płotek się nie powiesił, dobra, nie powiesiłem. Berę zmocowany. Nic może być. A to ja tak mam to zrobione. Że ja tą górkę już tutaj mam zwapnowaną. Ja to przed odcinkiem wapnowałem kiedyś, jak sobie save'a sobie przykłałem. To nawet nie wiedziałem o tym. Znaczy... Zwapnowałem sobie specjalnie tą górkę po to, tylko żeby już się nie wciągać tutaj pod tą górę, bo to jest zawsze problem, żeby się wciągnąć. I chyba zrobię tak, że przeskoczę sobie czas. Czasem sobie przeskoczę do Marsa i zasieję wszystko sobie owsem. Żeby owiec robić już na mąkach.
Tak mi się wydaje. Że to już jest ten czas, żeby sobie zacząć odcinek z siebie, tak? No bo ile mamy minut? 10 minut, no to ja już nie mam roboty po tym, jak to zwapnuję. Więc... A dwie to... Czekaj, ja muszę sobie... Będę musiał dodać sobie wapno. Bo ja sobie go fizycznie nie kupię, tak? Więc worki typu Big Bag, wapno 350, dobra, teraz może 400. 400 za 2 tony. Raz, czekaj, 400 za 2 tony. A tu wchodzi 18 ton. 18 ton. No to 9 worków muszę kupić. A 9 razy 4 to jest 36, czyli 3600, dobra. Miałem sobie to ściernisko poprawić. Podmienić sobie to ściernisko miałem, żeby się ugniatało. Ale jednak... Jak widać, zapomniałem. No ale dobra, niech tak już jest. Dobra, tam jest... Może ten wózek starczy. Nie wiem. Jakby starczy, to zajebiście by było. Jakby starczyło, to by było świetnie. Bym nie musiał wtedy sobie dopisywać tego, dosypywać wapna. Dobra, tutaj już nie zmieszczę się. Znaczy, zmieścić bym się zmieścił, ale ja chcę tutaj już przejechać. O jest, jakby szarpnęło teraz. Nie mogę. Dobra, jeszcze statystyki szybko trzeba zobaczyć. Kurde, jak jest mąka w styczniu za 2000, a owsa to trochę będę miał. A? To trochę kasy będzie. Ja muszę to wszystko przerabiać, no bo nie opłaca mi się pszenicy sprzedawać. W sensie... Ej. Czekaj. Bo nie wiem, czy owiec przypadkiem nie jest za 2000. Czy tam koło 2000. Czekaj, jak to wychodzi z owsem, bo ja teraz będę miał owiec. Mąka jest za 2000, dobra. A owiec? Owiec za 1900, czyli teoretycznie za... Też w styczniu, więc... Za tą samą cenę... Mąki... Za tą cenę samą mąki sprzedam owiec tak naprawdę. No a pszenica jest... Jak to pszenica wygląda? Pszenica jest 1200. W sumie chyba jęczmień się najbardziej opłaca. Bo ty, tak na tym przetwórcy to się zarabia sobie te tak naprawdę 900, tak? Ale dobra, zaraz zobaczymy. Zapniemy sobie siewniki, będę siał tutaj czwórkę po długości, bo tej góry nie chcę siać, ja wolę tą górę sobie po odcinku zjać. No bo tu jest... no lada wyczyn, żeby to zasiać. A tak naprawdę to ja już nie mam co tutaj. Co tutaj, nie mam czego już tutaj... Co robić na tym odcinku? Bo krowy są... Dobra, tutaj. Krowy są na maksa ogarnięte, nie wiem ile mam siewniku w ogóle nasion. Gdzie jest siewnik w ogóle? Gdzie jest mój siewnik w ogóle? Nie ten, bo tym owsem nie można siać. Gdzie jest mój w ogóle siewnik? Pewnie z landiniem gdzieś stoi. A, tu już jest przygotowany, dobra. Ej, tam była soja ustawiona. Więc dobra, ja soję mam siać w takim razie. W takim razie ja będę soję siał na tych dwóch kawałkach. Bo soję jest za 4000 i właśnie, ja miałem soję siać. Ja nawet zapomniałem tej, nie wiedziałem o tym. No widać, że już dawno tutaj na Lengradzie nie byłem, bo... Ło, chyba z miesiąc nie byłem na Lengradzie, bo na tinkę dostać ten cień był nagrany. Ale dobra, no... Tak to wygląda. Jeszcze muszę szybko na produkcję zobaczyć, czy tego. Czy już się olej mi przerobił. 5000 litrów, więc oni to jutro skończą. A ja chciałem zobaczyć, czy na tej mapie jest taka coś jak młyn, ale pewnie nie ma. Tu jest handlarz, to ja wiem, a tutaj to jest jakiś skup. A to są moje produkcje. Tu jest skup, tu jest mleczarnia. Tu jest supermarket. A tu? Tu jest sprzędzalnia. A tu jest wygazowny. A tu tutaj? A tu jest młyn. Czekaj, odwiedź.
I ten młyn to jest do tego, do mąki? Tak, bo w młynie się robi mąkę. Ale nie wiem, jaka jest proporcja owsa do... owsa do mąki, tak? Czy to jest 1 do 1, czy to jest 2 do 1? Bo z pszenicą jest 2 do 1, ale nie wiem, jak to jest z owsem. Dobra, jeszcze szybko zwierzęta ogarnę. Oni mają pełno, więc lux. Więc idę się przespać i... no i widzimy się... widzimy się dalej, tak? I widzimy się już... kiedy może siać? Jeszcze się upewnić, czy to jest kwiecień, dobra. I widzimy się na kwietniu, więc lecimy. Styczeń. Naraz, tylko promocję szybko załatwię. Dobra, zez. Dawaj. O, coś pykło. Chyba, że to odsetki wyszły. Też mogło tak być, że odsetki. Tak, 2000... 2600 dziennie zabierają. Łopań! A jak to wygląda z promocjami? O, McCormick, ty. Chętnie bym go przytulił, ale no nie ma za co, no. Dobra, krowy mają pełno, bo tam mikser coś działa, więc oni na zawsze będą miały pełno. Dobra, więc promocja jest taka i lecimy. Już mamy luty, coś pykło, więc... a dzisiaj? Bo... brzozówka chyba. Te, dobra, właśnie to napisz. Sklepik. Kiedy do Masza i to gumę jest. Dobra, już jest marzec. To jest mamuśka. Dawaj, kręć ten czas. Kręć. Już jest marzec. Manik jest i jest takie gówno wielkie, niepotrzebne. Oleju rzepakowego nie da się sprzedać, nie? Nie, bo olej rzepakowy jest w listopadzie najwyższy. Dobra, jeszcze jeden dzień trzeba przekręcić. Będzie Lux Torpeda. O, coś tykło, ale to pewnie odsetki, więc mam jakieś około 60 tysięcy na minusie pewnie. No, dużo się nie pomyliłem. Pomyliłem się tylko o 300. Dobra. Można siać, a ja chciałem jeszcze promocję zobaczyć. O, Zetur. To jest słabo, bo to ma 170 koni tylko. Czyli jak to ma 170 koni, to co ja z tego? Jeszcze nie wiem, jak to siać. Dobra, tak jak jest GPS ustawiony. Tak jak jest GPS, to tak będziemy siać po prostu. Sobie walnę poprzeczek od razu, żeby już jakieś tam małe pole manewru mieć. Żeby już małe pole manewru mieć, tak? Zrobimy sobie tutaj kawałek poprzeczniaczka, żeby sobie nawrócić już. Na ten jeden przejazd zawsze mi wystarczy. A sobie to będę walował później, na spokojnie. Tam jest deskosa, dlatego sobie ten poprzeczniak zrobię, a tutaj sobie zostawię na ten jeden przejazd siewnika, żeby mieć go. Żeby tutaj mały poprzecznik mieć, a i tak to po odcinku będę sobie kończył. No wiadomo, że na odcinku nie jestem w stanie tego zasiać. Coś pewnie jakbym cały odcinek chciał, to tak, ale już jest 19 minuta, więc... nowe zmianki, no co? Mnie coś tam piszą do mnie pewnie. Dobra. Elegante. Dobra. Dobra.
poprzecznik zasiany, więc zaraz będzie długie, tylko łatanie. Oczywiście jak sobie ten klin wyrobię, tutaj w miarę na prosto, czyli za jakieś dwa przejazdy. O. Myślałem, że ten jeden przejazd obok złapie, wtedy ja zrobię tak, tak i będzie zasiano. Ale dobra, jak tak zapało, to tak musi być. A jak to widać na kontraktach, nałożenie. O, świeżo, bo może jakieś fajne kontrakty wpadną. Jest za 7301. Ale nie wiem, czy mam tyle nowoc. Dobra. Elegancko idzie, nie? I teraz w prawo czy w lewo? Dobra, w lewo. Teraz jeden opuszczę. No, wjadę tutaj. No i dobra, i o to chodzi, nie? Wtedy, teraz jeden opuściłem, teraz tamtym wrócę i tutaj jakoś to się zasieje. Mam jeszcze 10 minut czasu. No, mam 21 minutę, więc chciałbym do 31. Siema. Nie. No. Ja. Fan muzyka. O, akurat dojechałem do końca. No i chyba, dobra, oj! Chciałem się tym lewym przejazdem wrócić, ale jednak dobra, tym krótszym się wrócę. I tak sobie to elegante leci, nie? Masz... Nie odebrałem? Połączenie? Okej. Okay. Dobra. Ctrl-W i logi. A. Dobra. Elegancko. Jutro... Uuu, 4 stopnie. W 13? Ew. A jak to teraz krukiem wychodzi? To teraz będzie 14, 15. To ciekawie. No. Jak coś, to kruka mamy do piątku. Więc w piątek lub sobotę trzeba coś nagrać. Dobra. Pan i panewki. Zostało 7 minut. O, czekaj, bo że miał tego zrobić. Może... Dobra, złapał. Myślałem, że za szeroko będzie, ale chyba jednak łapie. Ewentualnie. Dobra. Dobra. Może być. Sobota. Dobra, elegant. Siejemy sobie te soje. Dużo już nie zostało. Znaczy, no tego pola dużo zostało, ale dużo już do końca odcinka nie zostało. Zostało 5 minut. Więc do 20.51 BDL. No i gdzie był?
Oczywiście bez poprzeczniaczków, no takie małe zostawiłem, żeby pół ziemnika zabrać. To. No. Gadał. To sobie. Dobra, elegante. Robotka idzie, nie? Dobra, i tutaj jak zasiejemy soję, to... O właśnie, zaraz zobaczę sobie sobie soję, ale wydaje mi się, że za 4000 jest soja. A ja chciałem tutaj soję zasieć dlatego, żeby dużo zebrać. Żeby dużo zebrać pieniędzy oczywiście. Soja, jest gdzieś wysoko. Soja jest na samej górze tabelki. Soja. A 3900 w czerwcu. 3900, ale ja myślę, że czwórka będzie na spokojnie. A ja sobie tutaj sieję. Bo ile zostało mi hektarów do zasiania? Żeby mieć to osiągnięcie do 100 hektarów zasianych? Gdzie to jest? Obsiane hektary. 97. Ty. Jak te dwa kawałki zasieje, to może osiągnięcie mi się zrobi. Bo tu zostały 3 hektary. Może jo. Zobaczymy. Czas pokaże. O! Elegante. Jedziemy dalej. No dobra, więc. Nie wiem. Trzeba sobie piwko zaraz otworzyć, co prawda zerówka, no bo została wczoraj zerówka i no, trzeba się zmarnować, tak? Tyskiego żadnego nie mam, więc musi zerówka sobie wejść. A co to jest? To jest kiwi... Kiwi... Kiwi granat chyba. Coś takiego. Tu kiwi liczy pisze coś takiego. Nie wiem, co to jest za owoc, ale... W sensie kiwi wiem, co to jest za owoc, ale ten lubi, co to jest narysowane. To jest jakiś tam kortest. Dobra, coś się wymyśli. Najwyżej... No. No, a długo go nie będzie? Go nie będzie. A Berut. Gdzie uciekł? Dobra. Podnoszę siewnik, zawracam i się odmotowuję na Discordzie, bo została minuta odcinka, więc jeszcze ze dwa przejazdy sobie zapniemy. Cześć przyjaciele! O! Siema. A czemu, bo nic nie gadacie? No, bo tu byłeś zmutowany, artysta nic nie gadał, to co, sam do siebie mam gadać? Serio, to jak ja mnie nie ma, to już nikt nie chce gadać. To trzeba właśnie rozłączać. Nie wyciszać. Ja przecież się nie rozłączyłem. Ale się wyciszyłeś. Tak, ale już się odciszyłem, tak? No i super. No przecież to zrobiłem. To co się prujesz już? Michał. No to co? Idziemy? No ale... Co? We trzech? No zaraz dzwonię do Michała. To dzwonię. Jak przyjdzie to...
Jaki dźwięk zaraz. Właśnie, długo będziemy grać na Zazusze? Poczekaj, nie słyszę cię teraz nawet. Jeśli następnie nie... A teraz nie odbierze. Jeszcze raz? Długo będziemy grać na Zazusze. A co chcesz? No, dzisiaj. No, a co chcesz? No bo... nie wiem, może być taki problem. Że... No. Taki problem może być, że nie będzie odcinków z Kruka, no, nagranych. Bo Kruk tam nie może pisał odcinczyce. Więc nie wiem. Czemu nie może? Co? Nie wiem, mówię, że coś tam na dwa tygodnie go nie będzie, czy coś tam. Aha. Ale nie wiem, co on tam pomyśle. No ale dobra, od kiedy go nie ma? Dawaj na DC. Od kiedy go nie ma? W sensie on, nie wiem, coś tam pisał, że nie może w następną sobotę czy coś. A do soboty tylko jest odcinek. Nie wiem. To przecież jak... coś macie cały tydzień. No ale tam wiesz jak to Kruk. Kruk tam mówi, że nie może. Nie wiem. Dlatego pisałem, żeby na Discorda przed pogadać. To kurwa się nie da. O, Kruk, siema! No to ja wiem, jaki. Ja już wiem, co będzie w następną sobotę. Co? Timelapse hashtag 2. Dziękuję, dobranoc i biorę łyka piwa. Ja też mam. Kruk, czemu się nie nazywasz? To co? O? Czemu się nie nazywasz? No, odezwa się. Tam. I tam. To co z tym Krukiem robimy? Czytam za co dostałem bana. Na czym pan jesteś? Na czym? Na Aerobloxie? Aerobloxie. No. Ej, Kruk, za jakie wyzywanie ludzi, no? Tylko powiedziałem, dobra, żeby matka mu się umyła, no. Dobra, nie interesuje mnie sobie, żeby w Robloxie, nie interesuje Kruk. Nie no, miała być przesłówka, no ja specjalnie przyjechałem. No tak, wcześniej. Ale... No, ja się chcę dowiedzieć od Kruka, czemu nie będziemy przez... Ej, cicho, Michał dzwoni, cicho. Halo. Halo. No, dawaj na Discord. Ja będę później. O której później? 21:30, 20. Dobra, czekaj na ciebie. O. Siema. Siema. No i wszystko jasne. No dobra, to Michał, to wiem, że będzie za pół godziny, a Kruk? No, a on nie wyszedł przypadkiem właśnie? Nie, to artysta. Nie, no to artysta. A, bo on jest, Sławko ale... poszedł. Dobra, to ja dzwonię do artysty, tak. No, ale ja zaraz idę na kibel, więc... Więc chcę się dowiedzieć od Kruka, kiedy no, gramy. Co? No, kiedy gramy na Kruka. Jezu. Nie wiem. No, a ty, ja mam wiedzieć? To jest najlepsza odpowiedź, nie wiem. No... A następną sobotę, nie to tutaj teraz będzie, tylko jeszcze następną. Co tak długo? No bo mnie nie... Nie ma! A nie mogę w tygodniu grać. No dobra, no. To coś wymyślmy na ten tydzień. Coś się wymyśli, jakiś odcinek dodatkowy. Z jakiejś serii, tylko nie wiem jeszcze jakiej, ale coś wymyślę. Skoro nie ma być Kruka przez tydzień... Gdzie ty kurwa poszłeś o 14? Poszedłeś. No, poszedłeś. No przecież na urodziny jechałem. Mieliśmy 13 skończyć. No a ty, no, ja się dowiedziałem o 14, że za 2 godziny wyjeżdżamy, ty. Bo ogólnie to miało być jutro o 14, ale wyszło, że dzisiaj o 16 było. Dobra, dziękuję wam za ten odcinek z Elengrada. Sobie kończymy ten odcinek i widzimy się już w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. O! Jak nie będzie w środę Kruka? No, za tydzień. Dobra, co się myśli. Na razie.
Cześć, Paweł.